było tym kluczowym obszarem, dla którego, przez który PiS wygrało wybory. Ale faktem, no, jakby to było, był element programu Prawa i Sprawiedliwości. Był element, więc, ale nie jakiś decydujący. To jest trudna sytuacja, no bo w zasadzie no, po prostu krytykuję, znaczy ja może nie szczególnie chcę tutaj krytykować, ale rzeczywiście no jest to po prostu wypełnianie obietnic wyborczych. Znaczy, ja jestem przekonany, że jedynym motywem wprowadzania tej reformy tak szybko jest właśnie ten motyw polityczny, bo trudno przyjąć, że Jarosław Kaczyński, który jako poseł w 98 roku głosował za wprowadzeniem gimnazjum, czy pani minister Zalewska, która była w tamtych czasach politykiem Unii Wolności, która tę reformę wprowadzała, to są politycy, którym tak bardzo gimnazja przeszkadzają i którym na tym zależy. Im zależy na tym, żeby zbudować obraz Prawa i Sprawiedliwości jako partii, która jest zdolna do szybkiej realizacji swoich obietnic wyborczych. I to się udaje. No, ja nie znajduję żadnego racjonalnego uzasadnienia, dlatego poza tym politycznym, żeby tę reformę tak szybko przeprowadzać. Znaczy, ja myślę, że tu jest chłodna kalkulacja. Wyobrażamy sobie rodziców, okej, ale ich jest mało, prawda? Rodziców jest mało? Oczywiście, że tak. Procentowo do całego elektoratu. No tutaj chyba trochę przesada jednak. Znaczy, powiem szczerze, no, jeżeli... Nie czyniłbym założenia, że jest ich mało, bo podobne założenie moim zdaniem robiła Platforma przy okazji 6-latków tak. I strasznie się na tym przejechała. Ile podpisów było pod podpisem obywatelskim. Realnie ta reforma dotknie, ta reforma dotknie niewielkiej grupy, tak? No, bo to są osoby, które powiedzmy rodzice tych kilku roczników przed i kilku roczników po. No nie powie mi pan, że rodzice grupy dzieci z sześciu roczników decydują o wyniku wyboru. Moim zdaniem nie. Ale to ja wesprę, postaram się wesprzeć pana Sebastiana, bo może rzeczywiście jest tak, że PiS oprócz tego, że realizuje pewne obietnice wyborcze, to gra też na pewnych sentymentach na przykład tych pokoleń, które rzeczywiście odwołują się do swoich wspomnień ze szkoły ośmioletniej. Ale to jest, ale tak jak powiedziałem na samym początku. Zresztą pan o tym też wspominał, tak? Że normalna podstawówka złożona z 8 klas. Pan mówi właśnie normalna, to pokazuje ten sentyment. Normalna podstawówka ośmioletnia. Normalna, bo moja, chyba nie pana, ale moja. I to jest normalne. Chodzi tylko o to, że PiS-owi może zaszkodzić to, że w ostatnich latach zdarzało się, czy było wprowadzanych bardzo, bardzo wiele reform, które wprowadziły wreszcie dezorientację wśród rodziców. I co ekipa, to tak, nowa reforma dotycząca szkolnictwa. Reform. Tak. W przypadku 6-latków to było kilka reform, które były prowadzone co pół roku, więc przez to ta reforma wcale nie musi odbić się pozytywnie na wizerunku PiS-u. Właśnie, pan Jacek Pisiniewicz. W zależności, znaczy... Powiedzmy, my tutaj w studiu nie musimy być zwolennikami likwidacji gimnazjów, ale no nie unikniemy faktu, że jednak większość społeczeństwa, jak to pokazują badania, tych gimnazjów nie chce. Bo ich nie kończyła. Raz, że ich nie kończyła, dwa, że one też chyba nie do końca się sprawdzają jednak. Ale badania PISA pokazują jednak co innego. No dobra, no to są badania oczywiście to tak na takiej zasadzie, że coraz więcej Polaków ma wyższe wykształcenie i pytanie, czy się robimy od tego coraz mądrzejsi. No. Ale czy tu jeszcze zwróciłbym uwagę nie tylko na ten czynnik socjologiczny, o którym też mówiłem, że jednak to daje... Szkoła ośmioletnia daje jednak możliwość tworzenia takich głębszych ludzkich więzi. Ale czy taka szkoła przygotowuje do dzisiejszego świata, który jest światem zmiany, tak? W którym nie pracujemy w jednym zakładzie pracy przez 30 lat, tylko zmieniamy pracę bardzo często. Tak, ale prawda? Człowiek nie jest maszyną. Człowiek nie jest stworzony tylko do pracy, tylko też do innych rzeczy, do przyjaźni. Jasne, oczywiście, do tworzenia więzi międzyludzkich, więc nie należy w 100% podporządkowywać tylko i wyłącznie, że zmieni sobie pracę na pewnym etapie. Ja uważam, że młody człowiek w tej chwili zmienia szkołę 3 razy w trakcie swojego szkolnego życia, 6-letnia podstawówka, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum, jest dobre, dlatego że 3 razy uczy się wchodzenia w nowe środowisko, zachowywania się stosownie do nowych norm, których wcześniej nie znał. To są umiejętności odnajdywania się w nowej rzeczywistości, które są po prostu w dzisiejszym świecie, które, tak jak powiedziałem, jest światem ciągłej zmiany, bardzo przydatne.
ale szkoła jeszcze, właśnie przez to powinna być troszeczkę, dawać jednak troszeczkę więcej stabilności. Tworzenie takich pewnych fundamentalnych, stałych... Ale to jest stabilność, której nie zaznajemy w dorosłym życiu dzisiaj. Ale ja skończyłem szkołę 8-letnią i wcale mi to jakoś nie zaszkodziło. A ja skończyłem gimnazjum i nie zaszkodziło mi to w umiejętności nawiązywania przyjaźni i innych relacji osobistych. Panowie, wystarczy to o wspomnieniach. Jeszcze jedno powiedzieć, bo to jest gimnazja, są jeszcze cała ta poprzednia reforma jest jeszcze czym innym, ona inaczej wygląda w miastach, a czym innym jest na wsiach, tak? Ja wprawdzie byłem, no chodziłem na wsi do gimnazjum i też się mieściło dokładnie w tym samym budynku, co szkoła podstawowa i była klasa, bo miałem tą samą klasę, więc miałem 9 lat na zawieranie przyjaźni z ludźmi z podstawówki. I to też jest pewien problem, bo dzieci też się robi coraz mniej obecnie. A ma być więcej, tak? To przed nami. No to zobaczymy. I o ile mam wrażenie, że reforma będzie problemem w dużych miastach, tak na wsiach i w mniejszych miejscowościach mam wrażenie, że jest potrzebna o tyle, że pozwoli to wszystko, cały system zracjonalizować. Powracamy trochę do tematu walki PiS kontra PSL o elektorat na wsi. No trochę tak. Myślę, że ta reforma będzie miała właśnie najgorsze konsekwencje na wsiach, tak? Dlaczego? Być może będzie łatwiej, natomiast problem polega na tym, i to był jeden z celów tej, reformy. Chodziło o to, żeby dzieci w pewnym momencie wyrwać z małych szkół wiejskich, których nie mogą się tak dobrze socjalizować, jak w dużej szkole, w dużej wsi. W dużej wsi. Ale już nie ma małych szkół. Mówię o szkole. Dziecko siedmiu czy ośmioletnie zajebywane z podstawówki i jeździ do miasta. Tak, to jest bardzo dobre, dlatego że w małej szkole wiejskiej ma na przykład oddział, w którym są dwie osoby, tak? Chodzi do piątej klasy i w piątej klasie jest on, jeszcze jedna osoba. Ale pan wie, że pan mówi, czy tak się dzieje? Ma pan szkołę podstawową, tam są znacznie mniejsze oddziały, dzieci się będą słabiej socjalizować, tak? Dzięki temu, że z małej wsi mogą pojechać do dużej wsi albo do dużego miasta, nie ma na przykład, oddalono 50 kilometrów, to co w takiej sytuacji? Słyszał pan o jakimś gimnazjum, które jest oddalone o 50 kilometrów? Nie, ale pan mówi o dużym mieście. Mówię o dużej wsi, na przykład wsi gminnej albo mieście średniej wielkości, gdzie są gimnazja, tak? Jednym z założeń tej reformy było podniesienie poziomu kształcenia na wsiach stworzenie dzieciom większych możliwości socjalizacji, tak? Dlatego, że w małej szkole wiejskiej te możliwości są mniejsze, aniżeli w szkole większej, w gimnazjum, tak? Przepraszam pana bardzo, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na liczbę małych szkół wiejskich, to tak naprawdę ten problem już w większości nie istnieje, bo samorządom obcięto subwencje za Platformy Obywatelskiej i tendencja jest taka, że samorządom bardziej opłaca się jeździć gimbusem po całej gminie i zbierać. Są duże konglomeraty, gdzie jest zupełnie... To tak nie działa, dlatego że z ustawy o systemie oświaty wynika kilometrowa droga do szkoły. Po prostu te szkoły małe muszą istnieć, dlatego że droga do szkoły dziecka, do szkoły podstawowej nie może być dłuższa niż ta, która wynika z ustawy o systemie oświaty. Dojeżdżać można do gimnazjum, nie do szkoły podstawowej. Że mówienie o tym, że małych szkół wiejskich nie ma, chyba wynika tylko z tego, że panowie nigdy w takiej szkole nie byli i nie jeździcie po wsiach, tak? Nie, przepraszam. W mojej okolicy, w której ja żyję, jak ja zaczynałem edukację, były 4 szkoły, teraz jest 1. Ale to było na wsi? Tak, to było na wsi. Tomasz Pietryka, Rzeczpospolita, Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie, Sebastian Gajewski, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jest 4. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Rzecznik Praw Obywatelskich pomoże niepełnosprawnej kobiecie, której sąd chce odebrać dziecko. Sędzia uznała, że matka poruszająca się na wózku nie będzie w stanie samodzielnie opiekować się córką. Do 23 listopada musi znaleźć stałego opiekuna, który będzie pomagał w gospodarstwie. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział, że wyśle do Zielonej Góry swojego pełnomocnika, który będzie interweniował w tej sprawie. Chciałbym podkreślić, nie tylko chodzi o miejsce pobytu, ale chodzi
chodzi o stworzenie całego systemu wsparcia dla niej i dla dziecka, czyli biorąc pod uwagę jej niepełnosprawność oraz biorąc pod uwagę konieczność wsparcia i wychowania dziecka. Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dodała, że są potrzebne rozwiązania systemowe, które sprawią, że niepełnosprawni rodzice będą mogli wychowywać swoje dzieci. Państwo powinno nie tylko wstrzymać się z odbieraniem dzieci rodzicom z niepełnosprawnościami, ale także, a może przede wszystkim, zbudować taki system wsparcia tych rodzin, żeby te dzieci mogły wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Sytuacja, w której jedynym dostępnym dla sądu wyjściem było odebranie dziecka niepełnosprawnej matce, oznacza, że niezbędne jest pilne podjęcie działań dla zbudowania takiego systemu wsparcia. Niepełnosprawna kobieta zapowiedziała, że nie odda swojego dziecka. Niwelowanie skutków rosyjskiego embarga, interwencyjny skup surowców rolnych czy program bezpłatnej dystrybucji owoców i mleka dla uczniów. Rok pracy podsumowała Agencja Rynku Rolnego. Od stycznia wypłaciła rolnikom około 1 200 000 000 zł. Prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski zaznacza, że w ramach walki z embargiem rosyjskim wypłacono w tym roku ponad 500 000 000 zł. Z rynku nieodpłatnie wycofano też niemal 300 tysięcy ton jabłek. I także jesteśmy w trakcie realizacji kolejnej transzy programu. Doprowadziliśmy do zmiany warunków dopłat dla producentów i w tym momencie te pieniądze trafiają szybciej. Istotnym elementem pracy agencji było też tak zwane wsparcie nadzwyczajne dla producentów mleka czy wieprzowiny. Chodziło o wypłatę 245 milionów złotych dla rolników z uwagi na niestabilną sytuację na tych rynkach, przypomina wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Trzeba było stworzyć system do udzielenia takiego wsparcia, trzeba było przygotować się, ale przede wszystkim wypłacić ponad 100 tysiącom rolników to wsparcie. Agencja Rynku Rolnego kontynuowała również program Owoce i Warzywa w Szkole. Dzięki tej akcji świeże produkty trafiły do 1 300 000 najmłodszych uczniów w Polsce. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przepychanki z policją, wybicie okien w oddziale rosyjskiego banku i zniszczenie biura prorosyjskiego polityka towarzyszyły demonstracji z okazji 3. rocznicy początku rewolucji na Majdanie Niepodległości w Kijowie. W demonstracji na głównym placu stolicy Ukrainy uczestniczyło w godzinach wieczornych około 1000 osób. Do przepychanek z policją doszło, gdy członkowie organizacji nacjonalistycznych chcieli wnieść tam kilkanaście opon samochodowych. Zamierzali je podpalić, tak jak w trakcie wydarzeń znanych jako rewolucja godności. Mieszkaniec Tomska ustalił nazwy stalinowskich zbrodniarzy, którzy doprowadzili do śmierci jego pradziadka. Jak informuje Radio Swoboda, chce teraz doprowadzić do pośmiertnego procesu katów. Podobną próbę podejmowali wcześniej m.in. krewni polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, ale Główna Prokuratura Wojskowa w 2004 roku umorzyła śledztwo, m.in. powołując się na fakt śmierci wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnię katyńską. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Denis Karagodin 4 lata temu rozpoczął badania historyczne dotyczące śmierci pradziadka. Wiedział tylko tyle, że pradziad został aresztowany w 1938 roku i słuch o nim zaginął. Prawnuk zamordowanego w ciągu 4 lat ustalił, korzystając z lokalnych archiwów służb bezpieczeństwa, autorów podstawy prawnej aresztowań, osoby, które skazały mężczyznę na śmierć i tych, którzy wykonali wyrok. Karagodin zamierza doprowadzić do procesu karnego, w którym oskarżonymi mieliby być odpowiedzialni za śmierć pradziadka, w tym Józef Stalin. Nazwiska oprawców wraz z fotografiami opublikował na specjalnej stronie w internecie. Jak informuje rozgłośnia Echo Moskwy, do Karagodina napisała starsza kobieta o imieniu Julia, która podała się za wnuczkę jednego z oprawców NKWD Nikołaja Zrianowa. W liście przyznała, że do tej pory nie wiedziała, kim był jej dziadek. Wyznała, że krewny okrył hańbą historię rodziny i poprosiła prawnuka ofiary o wybaczenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i na krańcach wschodnich miejscami duże. Temperatura przeważnie od 6 do 12 stopni, tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu cieplej od 12 do 17. Wiatr umiarkowany na północy oraz w górach silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po czwartej.
Nędzni aktorzy pod przewodnictwem równie nieudolnego reżysera przygotowują spektakl na prowincjonalne tournée. Mowa o sztuce Czego nie widać, która przybliża życie aktorów i zakulisową rzeczywistość. Konstrukcja oparta jest na ukazaniu teatru w teatrze. O kultowym spektaklu mówi w Polskiej Radiu 24 Andrzej Mejdan, reżyser i dyrektor teatru. A rozmawiał na telewizorze, a być może kojarzą film Bodaj z 1992 roku Michael Caine dla świętej pamięci Christopher Reeve. Codziennie Dziękując Państwu za Wasze zaangażowanie, za to, jak bardzo jesteście ludźmi,
ludźmi, którzy bardzo, bardzo rozumieją właśnie potrzeby po prostu zwykłych obywateli. Bo wy najczęściej trafiacie do tych środowisk, które nie są spokojne, które nie są zabezpieczne, które nie są środowiskami myślącymi, mającymi praktycznie rzecz biorąc dobre perspektywy. Wy trafiacie najczęściej do tych, którzy potrzebują waszego wsparcia, pomocy. Czasami słowa, czasami uśmiechu, czasami po prostu poczucia tego, że jest ktoś, kto się mną zaopiekuje, do kogo mogę przyjść i poprosić o pomoc, kiedy się będzie źle działo. Wy jesteście tymi, którzy właśnie muszą każdego dnia, bez względu na to, jaka jest sytuacja, pokazywać mi serce. Taka jest wasza rola, taka jest wasza służba. Dziękując wam za to, chcę przede wszystkim powiedzieć, że nie ma takich zjazdów i nie ma takich nagród, które wynagrodziłyby właśnie taką misję i taką służbę. Ale pozwólcie państwo, że chociaż w ten symboliczny sposób, właśnie tak po prostu, podziękujemy wam dzisiaj i pogratulujemy waszej pracy. To jest naprawdę wielka rzecz, którą państwo robicie dla innych. I myślę, że wasza praca jest przykładem na to, że bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jak jest, najważniejszy zawsze jest człowiek i ten drugi człowiek, który temu, który tej pomocy potrzebuje, po prostu pomaga. Dziękuję państwu. Oczywiście my się zastanawiamy z bohaterami, które oglądamy, bo my gramy premier Beaty Szydło, wczoraj spotkała się z pracownikami socjalnymi, podziękowała im za pracę, którą pełnią na co dzień. Dzisiaj bowiem przypada dzień pracownika socjalnego i za chwilę kolejny temat. Ale też prawda jest taka, że ta Belinda w tym terapii w życiu mogę być mniejszą i tak krótką niż tę, którą gram. Albo przynajmniej mogę udawać, że jestem mniejsza. Nie kryjuję, że nie palcami w takich sytuacji. Nie, ale ja gdzieś tam czytałem recenzję tej sztuki z Londynu, takiej produkcji londyńskiej. Ktoś tam fajnie napisał, że jest to autoparodia, bo to nie jest do końca farsa w sensie stricte, bo to jest sztuka o tym, jak ci bohaterowie przygotowują farsę i jak ona im nie wychodzi. I nazwano to autoparodia farsy, ale to nawet nie tylko autoparodia farsy, tylko to jest niesamowite, to jest autoparodia tego fizycznie przedstawienia, które widzimy na scenie, czyli nawet nie wiem tego, żadnej strony tego się nie zdarzyło, że myśmy się łapali na tym, że podczas prób my używaliśmy zdań, które są wpisane w tekst tej sztuki. I to nie dlatego, że je mimowaliśmy. Nie dlatego, że je cytowaliśmy, bo często lubimy cytować kolejny temat właśnie gramy, to dla nas jest zadane. To jest ale warto też tak postawić kropkę na dni. Natomiast nie, tutaj było tak, że rzeczywiście łakaliśmy się na tym, że nasze konflikty, na przykład podczas tych, które muszą być, no nie ma takiego zespołu teatralnego, w którym nie ma konfliktów. A te konflikty w większości one były wpisane, te sztukę również. Kapłanów misjonarzy miłosierdzia, w tym 76 sposób, też bardzo ważne. I chcemy podsumować wymiar duchowy tego roku. Wiadomo, rok na zwyczajne, mamy rocznicę kolejną kręgą chrztu Polski, także Światowe Dni Młodzieży, ale było też wiele innych ciekawych inicjatyw. No i co najważniejsze, żeby nie było tego poczucia, że coś się zamknęło, więc już o tym już od dni mówimy. O komentarzach do tego roku i do zakończenia tego roku poświęca profesora Pawła Bodkiewicza z Towarzystwa Chrystusowego. Witamy serdecznie, księże profesorze. Cześć, Boże, witam bardzo. Nie tak dawno był już obecny na tutaj ważnej audycji na temat syndyki i odkupiciel, trochomizm, jak odkupiciel człowieka. Były tam też poruszone te kwestie poczucia świadomości, że jesteśmy odkupieni, zbawieni. I myślę, że na pewno ten rok miłosierdzia nawiązuje do tamtej treści, ale też i takie myśli podsumowania ksiądz profesor także w tym przekażu. To nieprawdopodobne właśnie, jaka forma spróbuję, choć oczywiście to jest bardzo trudne zadanie, skoro mówimy o wydarzeniu życia całego Kościoła. Zwrócił pan uwagę na to, że poczynając od pojęty, bójki zapowiadającej ten rok miłosierdzia Misericordiae Vultus, papież Franciszek kładł bardzo mocny akcent na tajemnicę miłosierdzia Boga, na to, że Bóg jest miłosierdzi, że jest miłosierdzy, że miłosierdzie jest jego obliczem. Pamiętamy doskonale ten to logo roku miłosierdzia, które zrobione, wykonane przez Mario Rubinka, wybitnego artystę pracującego w Watykanie, pokazywało bardzo szczególny moment, moment Chrystusa biorącego na ramiona nie zagubioną owca, ale zagubionego człowieka. I ten właśnie obraz jednocześnie
ukazywał jakąś szczególną tożsamość, szczególną bliskość twarzy Chrystusa z twarzą człowieka. To wszystko podkreśla ten, można powiedzieć, boski wymiar miłosierdzia, więc to, że Bóg angażuje się bardzo dogłębnie w życie człowieka. I papież uwrażliwiał nas, że każdy z nas ma możliwość korzystania z miłosierdzia, skoro każdy z nas ten miłosierdzia zostaje ogarnięta, więc nie ma ludzi jakichś wykluczonych z tego obszaru. To jest na pewno wielkie przesłanie tego roku, które musimy docenić. Nie ma, po prostu się wszystkie przydaje. Ja dzisiaj dostaję mnóstwo maili z prośbą o 20-50, bo to jeszcze akurat nadchodzi grudzień, czyli ten czas tych imprez filmowych. Ja nagle ludziom podkreślam na to, że miłosierdzie jest obliczem Boga, jest imieniem Boga. Coś niesamowitego oznacza, że ta odpowiedź ze strony człowieka została jak jestem przyzwoita świętego zostawiona nam, do naszego podejmowania, do naszego działania. Stąd zabrakło może w tym roku ze strony nauczania tegorocznego, podkreślam, tegorocznego nauczania, zabrakło jakichś mocnych akcentów wzywających do pokuty, do sakramentu pokuty, choć oczywiście nie do końca, nie chcę powiedzieć, że ich nie było, ale wydaje mi się, że były mniejsze niż właśnie to promowanie orędzia wszystko, żeby te sztuki, owszem, śmieszne, ale żeby one miały ogromną wysoką jakość. Dlatego u nas ludzie rzadko metanoi było jakiegoś tutaj może mniej akcentowane, ale zostało z kolei podjęte w praktyce te sztuki, żeby one miały kościoła, wiemy doskonale, że sensu, mimo tego, no właśnie w tym roku wysiłek spowiedników przeszkiem wysiłek nas wszystkich uczniów Chrystusa, którzy podejmowaliśmy, że to dzieło nawrócenia było oczywiście wysiłkiem bardzo znaczącym. To jest ta ogólna, powiedziałbym, panorama, natomiast w tej panoramie myślę, że trzeba wyróżnić pewne szczególne gesty, szczególne inicjatywy z jednej strony papieża, z drugiej strony inicjatywy naszego, które były podjęte w naszym kościele w Polsce. Przez jasno przeżywaliśmy tutaj 1050 rocznicę chrztu, a więc ten moment, w którym nie tylko przyjęliśmy chrzest, ale staliśmy się w ogóle chrześcijanami, staliśmy się narodem, staliśmy się Polską. To jest ten moment, który też można i należy rozpatrywać w kategoriach Bożego Miłosierdzia, bo przecież stało się to nie tylko mocą decyzji jednego człowieka i jego doradców, ale stało się to też inicjatywy Boga miłosiernego i zbawiającego człowieka. Przeżywaliśmy finalne akcencie tej uroczystości w wymiarze zarówno kościelnym, jak i ogólnopolskim. Przeżywaliśmy uroczystość Jezusa Chrystusa, która zmieniała zagrażana z Polaków. To ma szczególny charakter, bo stanowi wyraz uznania i przyjęcia Jezusa jako króla. To jest także akt oddania się i powierzenia Bożemu miłosierdziu w tym właśnie akcie. I między tymi dwoma wydarzeniami wydarzeń jest, które zostanie niektóre było może najbardziej poruszające, choć nie chcę tu tworzyć takiego ranki, bo mam na myśli wydarzenie wielkiej pokuty na Jasnej Górze, które zgromadziło setki tysięcy. Jest tak, że ludzie się zaprzyjaźniają z naszym zespołem, z naszą formą, z naszą ale propozycją właśnie artystyczną. To, o czym wspomniałem, stanowiło praktyczną odpowiedź na ten apel o miłosierdzie. Można powiedzieć tak, myśmy pójdą do teatru, który poprzez celebrację rocznicy Chrztu, że Bóg w swoim miłosierdziu nas wybrał i powołał do zaistnienia narodem chrześcijańskim. Na zakończenie tego roku myśmy oddali się Chrystusowi, zawierzając Mu naszą przyszłość i naszą teraźnicę. Ale między tymi dwoma aktami pojawił się akt niezwykle istotny, mianowicie naszej decyzji o potrzebie nawracania i pokuty. Myślę, że to jest bardzo konkretna odpowiedź Kościoła w Polsce na ten rok. Oczywiście w wydarzeniach ogólnoświatowych bardzo znaczące były światowe dni młodzieży. To wydarzenie, które bo to nie jest tak, że nikt nie ma szansy. Poprzez samą lokalizację Łagiewnika w Krakowie niejako siłą rzeczy ciążyło ku tajemnicy miłosierdzia. Ten pokazywało tę tajemnicę w sposób naoczny. Niezapomniana pozostaje zarówno droga krzyżowa, jak i czuwanie na błoniach krakowskich właśnie tam pod Łagiewnikami. Pozostaje niezapomnianym to wszystko, co było też takim polskim akcentem. No bo trudno nie mówić o polskich akcentach, skoro tajemnica miłosierdzia w XX wieku to przede wszystkim dwa imiona
Ja nie wiem, jak będzie funkcjonował kabaret w przyszłości, bo to też nie jest tak, że jest to no, forma głupia. Nie ma formy głupia, w ogóle nie ma czegoś takiego w rozrywce, nawet w rozrywce, jak gatunki mądre i głupie. Wszystkie są mądre, można je tylko głupio traktować. Można je wykorzystywać w głupi sposób albo w głupich celach. Albo w przyziemnych celach, albo w banalnych, ale to jedno. Ja bynajmniej nie uważam, że na przykład zagranie dobre, dobre, prawdziwe, porządne zagranie farsy jest łatwiejsze od zagrania Hamleta. My też wiemy kolegów, którzy czasami gością u nas na naszej scenie z teatrów, takich podróżnowych teatrów, które wyciekały z Polski, mówią, że w życiu by nie przypuszczali, jak trudną pracą jest praca w przede wszystkim w farsie, ale w ogóle może jest tak dlatego i zapewne jest tak dlatego, że my bardzo wiele po prostu dzisiaj jesteśmy ogarnięci poczuciem niesprawiedliwości, poczuciem niemożności wyrównania rachunków krzywd, różnych strat, finansowania naszego życia i to wszystko jak gdyby w ogóle no, zatrzymuje nas na progu samej sprawiedliwości. Wydaje nam się, że ten próg jest nieosiągalny. Jan Paweł II tłumaczył, że największa sprawiedliwość dążenie do problemy na tej sprawiedliwości czasem może stać się największą niesprawiedliwością. Potrzebne jest miłosierdzie. O tym przekonuje nas to w sposób taki bardzo prosty, bardzo duszpasterski właśnie papież Franciszek. Z tym, że musimy właśnie pamiętać o tym, że domaga się to wszystko naszej odpowiedzi, domaga się odpowiedzi bardzo konkretnej właśnie poprzez przede wszystkim praktykę pokuty, praktykę spowiedzi. Dobrze, że na zakończenie tego roku zostaje podpisany i upubliczniony list, który mówi właśnie niejako o tych długach znakach z jednej strony działaniu tego, który jest miłosierdziem, a z drugiej strony potrzebie naszej odpowiedzi, niektórzy potrzebujemy miłosierdzia. Obydwaj bracia Kociniakowie, ale też Maria Kociniak, który też był atrakcyjnym mężczyzną i nieprawdopodobnie dosyćnym facetem i świetnym aktorem komediowym. Jan Peszek to samo. I tak dalej, można by mówić nawet nazwiska ludzi, którzy są w stanie bez problemu grać poważne rzeczy, a jednocześnie będąc mężczyznami atrakcyjnymi, przynajmniej nie kwazimodyśmiecznymi, potrafią bardzo dobrze funkcjonować w tym gatunku. No ja na przykład jestem niezmiernie przystojnym facetem na przykład, a jakoś to byś w komedii razy spukać, bo jeszcze właśnie musiałem dublować Pawła Domagała w tej scenarii, bo do tej pory tylko siedziałem w stronie widowni podczas reżyserowania tej scenarii, a już nie później wchodzę na scenę w roli Frederika. Ja nie wiem, jak sobie poradzę, bo Paweł Domagała po prostu okazał się aktorem wybitnym, jeśli chodzi o komedię. No, on zasłynął w polskiej telewizji w filmie Zły komediowy, dlatego go zaprosiłem do współpracy, ale no nie wiedziałem, że jest aż tak dobry, że ja teraz naprawdę drżę, jak go zdublować. Ale dobra, zobaczymy, nie na teraz zrobimy drżeć, bo Arek Jakubik wypada z każdej szuflady i jadę w kastrofach po życiu. I to prawda, ale to jest akurat, to jest świetny aktor. On po prostu, on ostatnio gdzieś słyszałem, że mało tego, jest Wiesłocka wchodzi na ekran w przyszłym roku i Arek, ale no, w Polsce w ogóle jest tak, że są mody. Jak przychodzi moda, to jest po prostu, no to z każdej szuflady wyskakuje. Jak Czarek Pazura, to potem na była Stradomania. No to były takie szuflady, że nigdy mieliśmy do czynienia przez całe lata 90. taki czas. Ja teraz wracam ze świętymi rolami. Arek Jakubik jest znakomitym aktorem, to rzeczywiście jest coś takiego, że stał się niewolnikiem tego swojego sukcesu. Ale słyszałem ostatnio jakiś wywiad, że teraz obiecuje, że da od siebie odpocząć. Teraz po tych wszystkich premierach, które zrealizował, czyli jedna jeszcze się realizuje, bo Krakowie więc jest szansa, że nagrywasz na ruszu trasę koncertową, więc tego tak już wszyscy, ale coś to ma dała wydał płytę, Małaszyński to już chyba ze cztery płyty wydał, ja w ogóle nie wiem, jak się tego repertuar poskładał, tak, i teraz jeszcze Arek Jakubik, no dobrze, no nic, nie się już pewnie to jest poczują, czego nie widać, to jest taka sztuka, którą na przykład Sajkanki już w roku gra się 287, więc wiadomo, podwójna obsada, ale jak to jest wychodzić na tę scenę po raz 280, ja to zresztą tłumaczyłem Michaelowi, bo na zachodzie jest tak, że kompania teatralna, czyli jakaś grupa, która się zbiera, producent i reżyser itd. itd. składają się na wynajęcie sceny na dwa tygodnie, czasami na miesiąc. I otwierają biznes, tak jest, na sprzedaż. Otwierają sztukę, to znaczy robią premierę i teraz jeśli mają sukces, to
wynajmują na następne pół roku, jeśli jest dalej sukces, to wynajmują na następny rok. I tak to potrafi trwać na przykład 35 lat, jak było w przypadku Andrew Lloyd Webbera i jego upiora w ogóle na przykład. Natomiast u nas jest inaczej. U nas jest, nasze teatry są repertuarowe, nawet profilowane. My mamy 11 tytułów, w związku z czym my będziemy grali to 5 razy w miesiącu, 6, ale za to 10 lat nie zachowamy. U nas tak, my mamy jeden taki tytuł, Szalone Nożyczki, zagraliśmy 800 razy. Jacek Kuczak, który zresztą gra fantastycznie Lloyda, reżysera, czego nie widać, a gra fryzjera w Szalonym Nożyczkach u nas, takim naprawdę kultowym tytule. On zagrał już w Łodzi w powszechnym, zagrał tę samą rolę 800 razy, u nas 800, jeszcze w Radomiu chyba z Luzę 200 ma na liczniku. Podchodzi pod 2000 wieczorów spędzonych z tą samą postacią. To już to nie jest zdrowe. To jest coś nieprawdopodobnego, dlatego już z taką radością daje mu kolejne rolę, że widziałem laboratorium w Włoszech albo studio w Ale między Tarczynem a Piastecznym widziałem właśnie zakład Kosiewski, który się nazywa Szalony. Nie wiem, czy to był na spektaklu, czy to jest zbieg okoliczności, ale także istnieje taka, zdarza się, że my gramy wiele, wiele, wiele lat. Harveya graliśmy 10 lat. 10 lat to u nas nie jest jakiś wielki wyczyn. W związku z czym prawdopodobnie czego nie widać też utrzyma się na naszym afiszu tak długo, być może będą zastępstwa realizowane, żeby aktorzy mogli tworzyć jakieś tam następne role, następne postacie, żeby ich też nie wykończyć psychicznie, ale no wygląda na to, że mamy hit, no to mogę powiedzieć, że się tam, bo bałem się tego bardzo, no ale hit to też spokojny wpływ do kasy z tych biletów i spokojna współpraca z Artusem, jak się domyślamy i tak dalej, i tak dalej. No tak, no to my mamy realizować zadania statutowe. Nie, ale polega to na tym, że im więcej ludzi przychodzi na nasze spektakle, tym większą ilość ludzi właśnie tym bakterium teatralnym zarażanym. To jest nasze zadanie, takie zadanie. Ja pozwoliłem sobie wyznaczyć mojemu zespołowi i ja mam wrażenie, że to zadanie wypełniamy. No dobrze, no to skoro to tutaj na tej czekalności, to są trudne spektakle. Tak, małe symbole, rozumiem, że pewnie piękne. Dziękuję bardzo za podsumowanie tego roku. Pytanie o serialu za serdecznie. Czy tego pana, jak on na żywo wygląda swoją? No tak, no to możemy grać. Marta Żmudowszy-Wiatow, już mówię o samym tym naszym jednym tytule. Kasia Glinka, Grzegorz Wąsny, Cyna Malec, Paweł Domagała właśnie. Także tam rzeczywiście jest tam sporo tych popularnych, znanych z telewizji i z internetu nazwi. Ale tak naprawdę to nie to ma przyciągać. Właśnie ja się to, czego się najbardziej obawiałem. Zresztą mąż Marty Żmudy-Trzebiatowskiej, Kamil Kula, bardzo ładnie mi napisał SMS-a dzisiaj właśnie po tym przedstawieniu, po premierze, że on miał ogromny...